lekcja z listu św. Pawła Apostoła do Efezów. Bracia, bądźcie naśladowcami Bożymi, jako synowie najmilsi, a chodźcie w miłości, jakiej Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas, poddaniem i ofiarą Bogu na wonność wdzięczności. Poróbstwo zaś i wszelka nieczystość albo łakomstwo, niechaj nie będzie ani pominione między wami, jako święty przystoi, albo sprośność, albo głupia mowa, albo żartowanie, które do rzeczy nie należy, ale raczej dziękowanie. Bo to wiedzcie, rozumiejąc, iż wszelki poróbca, albo nieczysty, albo łakomiec, co jest bałwochwalstwo, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, albowiem dlatego przychodzi gniew Boży na syny niewierności. Nie bądźcie tedy uczestnikami ich, albowiem byliście niekiedy ciemnością, lecz teraz światłością w Panu Jezusie. Jako synowie światłości chodźcie, bo owoc światłości jest we wszelkiej dobrotliwości i sprawiedliwości w prawdzie. Ciąg dalszy Ewangelii według świętego Łukasza. Onego czasu wyrzucił Jezus czarta, on był niemy. I dziwowały się rzesze, niektórzy zaś z nich mówili: przez Belzebuba, księcia czartowskiego, wyrzuca czarty, a drudzy, kusząc, domagali się od niego znaku z nieba. A on, skoro ujrzał myśli ich, rzekł im: wszelkie królestwo przeciw sobie rozdzielone będzie spustoszone i dom na dom upadnie. A jeśli szatan rozdzielony jest przeciw sobie, jakoż się ostoi królestwo jego? Gdyż powiadacie, iż ja przez Belzebuba wyrzucam czarty. A jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam czarty, synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlategoż oni sędziami waszymi będą. Lecz jeśli palcem Bożym wyrzucam czarty, zaisteć na was przyszło Królestwo Boże. Gdy mocarz zbrojny strzeże dworu swego, w pokoju jest to, co ma. Ale jeśli mocniejszy nań nadszedłszy, zwycięży go, odejmie wszystką broń jego, w której ufał, a korzyści go rozda. Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zgromadza ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty wyjdzie od człowieka, chodzi po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, a nie znalazłszy, mówi: wrócę się do domu mego, skądem wyszedł. A gdy przyszedłszy, znajdzie go umiecionym i odwędrzonym. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych duchów, gorszych nad siebie, wyszedłszy, mieszkają tam. I stają się pośredniejsze rzeczy człowieka, onego gorsze, jeśli pierwsze. I stało się, gdy to mówił, podniósłszy głos, niektóra niewiasta z Rzeszy rzekła mu: błogosławiony żywot, który cię nosił, i piersi, które się ssał. A on rzekł: i owszem, błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mamy już dzisiaj trzecią niedzielę w Wielkim Poście ze wspomnieniem świętego Grzegorza Wielkiego. Dzisiejsza Ewangelia okazuje nam, jakiej podłości potrafią się dopuścić ludzie, którzy odrzucają Ducha Bożego. Otóż zarzucają mi samemu Synowi Bożemu, że w imię czarta wyrzuca złe duchy. To jest najgorsze bluźnierstwo, jakie można sobie wyobrazić, ale dokładnie tak też było w historii Kościoła, że często ci, którzy szli za Chrystusem, dowiadywali się, że są najgorszymi z ludźmi. A tak miał właśnie, taki był przypadek błogosławionego Jana Sarkandera, rodem ze Śląska Cieszyńskiego, ze Skoczowa, który pracował na Morawach i w czasie wojny 30-letniego święto przypada teraz piątek 17 marca, który został oskarżony przez protestantów, że współpracował z tak zwanymi Lisowczykami, czyli z polską lekką jazdą, która przybyła na pomoc Cesarstwu Rzymskiemu. Przy okazji, pustosząc okolice, cesarz wezwał Polaków na pomoc, ażeby móc sobie poradzić z protestantami. Błogosławiony Jan Sarkander został oskarżony o współpracę z nimi, z tą polską jazdą przeciwko ludności, o Muńcach, w którym pracował. Również luteranie wiele innych takich zarzutów stawiali błogosławionemu Janowi, który był po prostu Dobrym katolickim kapłanem, był też spowiednikiem hrabiostwa Lobkowiczów i właśnie z tego powodu został zamordowany, bo nie wyjawił spowiedzi hrabiny Lobkowicz i też nie odstąpił od wierności cesarza, nie angażował się bezpośrednio w politykę, a nie zaangażował się po stronie protestanckiego króla uzurpatora, bodajże Fryderyka, stał po prostu przy cesarzu rzymskim, tak jak to katolikowi przystało. To był powód jego wielkiego męczeństwa, które trwało bardzo długo i było bardzo wymyślne. To jego męczeństwo było tak ogromne, że chociaż nie zabito go bezpośrednio w wyniku męczeństwa, to przez miesiąc w wyniku odniesionych ran umierał. Był tak zmasakrowany, że musiał kartki brewiarza ustami przewracać, by móc modlić się dalej na brewiarzu, ale od tego officium divinum, od tej służby Bożej, od odmawiania psalmów i tak dalej nie odstąpił. Widzimy zatem, że błogosławiony Jan Sarkander pokazuje nam, jak to jest z dobrymi katolikami, w tym przypadku z katolickim kapłanem, jeśli są wiernymi Chrystusowymi. Tak samo podobne zarzuty były pod adresem świętego Klemensa Marii Hofbauera, również związanego z Morawami, którego święto mamy w Polsce w środę 15 marca. Był on synem Czecha i Niemki. Jak wiemy, działał przez 21 lat w Warszawie i tam oskarżano go o najgorsze rzeczy. Oskarżali go niedowiarkowie, niedowiercy, ale również źli katolicy, którzy nie mogli znieść tego, że jeden i to obcy kapłan z obcego, choć pobratymczego narodu czeskiego, który tak bardzo w służbie Bożej być gorliwy i nawracać zarówno protestantów, w tym czasie było dużo Saksończyków, luteran sprowadzonych do Warszawy, w ogóle do Polski przez królów z dynastii Wetynów, jak i wiarołomnych Żydów. Ale często najgorszymi, którzy prześladowali świętego Klemensa, byli źli, upadli katolicy, którzy nie mogli moderować tego, że dobrze czynił, że nawracał, że poprawiał, przyczyniał się do naprawy obyczajów podupadł już mocno w tym czasie w Warszawie, która zaczęła podupadać jeszcze w czasach polskich, jako druga stolica Polski, czy też rezydencja królów polskich w czasach pruskich, a można powiedzieć ostatecznie podupadła w czasach napoleońskiej okupacji, jako że to właśnie Francuzi wespół zresztą z polskimi wolnomolarzami doprowadzili do usunięcia świętego Klemensa Marii Dworzaka z Warszawy po 21 latach ciężkiej pracy, w czasie której ciężkiej pracy zmarł najwierniejszy i pierwszy towarzysz świętego Klemensa, notabene też świątobliwy ojciec Tadeusz Hübl. Po tym, jak wyrzucono redemptorystów, święty Klemens po długiej tułaczce znalazł się w Wiedniu, gdzie mróz, czy też lud józefinizmu zaczął powoli topić się i chociaż na początku jeszcze policja austriacka prześladowała świętego Klemensa, to z biegiem czasu mógł on coraz więcej pracować, być ojcem duchowym w klasztorze pewnych sióstr zakonnych i zajmować się studentami. Ten los studentów był mu dlatego też na sercu leżał, że gdy był sam studentem teologii na Uniwersytecie w Wiedniu, gdy został redemptorystą, spotkał się tam z wielkim niedowiarstwem, z tym, że profesorowie oficjalnie katolicy podważali dogmaty wiary, więc to, co mamy dzisiaj na porządku dziennym, to nie jest zupełna nowość, bynajmniej. W XVIII wieku w oficjalnie katolickiej Austrii, w Wiedniu, stolicy cesarstwa, też niestety wolnomyślicielstwo i liberalizm w teologii były bardzo daleko posunięte. Dlatego święty Klemens, gdy wylądował w Wiedniu z powrotem, by tak to nazwać, zajął się studentami, zajął się również elitą ówczesną austriacką, wielu wybitnych poetów, chociażby myślicieli, poddało się kierownictwu świętego Klemensa, nawracali się również innowiercy, podobnie jak było w Warszawie, taki Wiedeń. Święty Klemens jest patronem Wiednia i Warszawy, czyli ta właśnie święta postać połączyła obydwa miasta. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że ci, którzy czynią dobrze, będą nazywani pomiotem szatana. To się samemu Chrystusowi zdarzyło i dobrzy kapłani będą musieli dzielić ten los. Tak stało się ze świętym Klemensem Marią Hofbauerem, kanonizowanym zresztą przez świętego Piusa X w 1909 roku. Tak stało się z błogosławionym Janem Sarkanderem. Dzisiaj mamy z kolei świętego Grzegorza Wielkiego, którym byłby, by tak nazwać, papieżem, ale też ojcem średniowiecza. Jego 14-letni pontyfikat oznaczał reformę liturgii. On dodał wezwania Kyrie eleison, Christe eleison do mszy świętej. On przejął to, co było najlepsze z tradycji rzymskiej. Był synem senatora rzymskiego i pewne dobre rzeczy z cywilizacji greckiej i rzymskiej przejął, połączył to z chrześcijaństwem. I był też apostołem Anglii, przez to, że posłał świętego Augustyna z około 40 towarzyszami do Anglii. Anglicy byli w tym czasie jeszcze Anglosasi, germańskim, pogańskim plemieniem, które przybyło z okolic Dolnej Saksonii, Fryzji, Jutlandii, w Danii, niszcząc wcześniejsze chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo przybyło do Anglii jeszcze w czasach rzymskich. Celtyccy, Brytowie przyjęli chrześcijaństwo, ale właśnie w wersji najpierw po części rzymskiej, a po części iroszkockiej. I właśnie Anglicy to namiętnie niszczyli. Część z nich przyjęła celtycki, by tak to nazwać, katolicyzm, ale dopiero misja świętego Augustyna i synod Łitwy doprowadził do całkowitej katolicyzacji i romanizacji Anglików, którzy na 900 lat stali się rzymskokatolickim narodem o wspaniałej kulturze, jednocześnie narodem maryjnym, bo Anglia była nazywana Wianem Maryi. Dopiero Henryk VIII odłączył Anglię od stolicy apostolskiej, a jego następczyni doprowadziła do przyjęcia wręcz herezji protestanckiej w tak zwanym kościele Anglii, która to herezja jest religią tak zwaną panującą w Anglii. Aż do tej pory jest promowana przez różnych heretyckich uzurpatorów. Ale przez 900 lat wcześniej była religia katolicka, rzymskokatolicka, tą, którą Anglia wyznawała i miała na ogromny wpływ na chociażby obronę chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie przed muzułmanami. Prośmy tych wielkich świętych, których w tym tygodniu obchodzimy łącznie ze świętym Cyrylem Jerozolimskim i świętym Patrykiem, patronem i apostołem Irlandii, którego święto mamy również w piątek błogosławionego Jana Sarkandera, tylko u nas jest on komemorowany, wspominany. Oto by dał nam prawdziwych kapłanów i biskupów, którzy będą nie bali się być odsądzonymi od czci wiary i uwiernych, którzy również za nic będą mieli wrogość tego świata, byleby wytrwać świętej wierze rzymskokatolickiej i własce uświęcającej do śmierci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mario, Królowo Polski, błogosławiony Janie Sarkanderze.